Cześć. Dwa tematy odcinka. Naprawdę? Będą. To będzie odcinek na szóstkę, bo będą dwa tematy na trójkę, czyli Diablo 3 i Max Payne 3. Ale w stanie są na trójkę, w sensie, że co? Że starą trójkę? O, Jesus. Weźcie ściery, bo wam będzie miód leciał głośnikami. Dzisiaj będzie mega suto, po prostu mega suto. A zamień pierwsze litery sól na bucie. Zapraszamy. Ponieważ w dzisiejszym odcinku będzie mega sycąco. No będzie mega sycąco. Będzie mega sycąco. Grubo będzie nam. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak zaczynamy od Fable Heroes, to... właśnie, zacznijmy z tak zwanego dolnego C. To tak jakbyś spotkał Angelinę Jolie w momencie, kiedy pierwszy raz zobaczyła Brada Pitta w życiu, tak? Nie, czekaj, to tak jakbyś miał się spotkać tego dnia z Angeliną Jolie, a zaczął wieczór od spotykania się z... I tutaj trzeba wymyśleć nazwisko jakiejś polskiej gwiazdki, która nam nie wytoczy procesu. To może nie polski. Dobra. To Liza Minnelli. Trochę, wiesz, że trochę trafiłeś, bo to też stary tytuł, remake, tak? Że tak ten, tu, jak i nowa płyta? Dokładnie, nowa płyta, śpiewana na wono, no. No to Fable to jest nowa płyta Lizy Minnelli, tak? W ogóle dla mnie ta gra się nie powinna nazywać Fable, bo co ona ma z tym wspólnego? No ma z tym wspólnego to, że te ludki są Fable. No to, że będzie zarabiała pieniądze na nazwie Fable. A, okej, okay, dobra. Bo tak naprawdę, jak ktoś lubił Fable, które zawsze słynęły z tego, że ma historię, świat otwarty, jak coś zrobisz, to tam zaważy na tym, co się... Jak rzucisz nasionko, to wzrośnie, jak je przydepniesz, to już nie wzrośnie. Nie zgadzam się, tak ogólnie. Ja się z tobą nie zgadzam, żeby nie było, że się zgadzam. Normalnie, nie? Tak, nie zgadzam się z tobą. Ale będziesz jakoś uzasadniał, czy... Ale będę to uzasadniał. Nie zgadzam się z teorią, że nie można byłoby zrobić... przykleić do tego nazwy Fable. Można by było. To zresztą zrobiono. Ale można by przykleić to do zdecydowanie fajniejszej gry, bo sam koncept przyklejania znanej marki do minigierek mi się podoba. Ja uważam, że rozszerzanie franczyzy jest dobrym pomysłem i że generalnie, jeżeli jest jakaś franczyza, która jest fajna, to dobrze jest z niej zrobić i film, i komiks, i kurczę, jeszcze grę z minigierkami. Gra z minigierkami, to źle brzmi. Ale tak jest właśnie, więc będziemy tak bardzo mówić. Natomiast problem polega na tym, że Fable Heroes jest po prostu gówniane. No, jest to słaba gra i wątła. Niedopracowane są te minigry. Niedopracowane jest sterowanie. Nudne to. Wygląda... Chodzi się w kółko, wszystko jest podobne. Parowanie się i w ogóle łączenie się w zespoły. Parzenie się w zespoły jest more frustrating than ever. No, nie wyobrażam sobie opcji, żeby grać w Fable Heroes w ogóle w jakikolwiek sposób. Będziemy jeszcze mówili o takich grach chyba dzisiaj, że sobie też nie wyobrażam w jakikolwiek sposób, ale ja już widzę, że jakbym pracował w tej firmie, która to wypuszcza i widziałbym, że to czegoś takiego zmierza, to już bym poprosił, żeby już tego nie robili, żeby tam zrobili coś, żeby to Spider-Many biegały, może jakoś to uratować. No, problem też polega, bo to byłoby fajne, gdyby tam jeszcze był jakikolwiek, znaczy gdyby to dobrze zrobić od strony technicznej. Jak robi się takie gry, pokazał nam, który nawiasem mówiąc też jest w sumie, jak się tak przyjrzeć, taki lekko Diablo podobny, mimo że jest scrollowanym z boku tym hack and slashem, mówi oczywiście o Castle Crashers. Castle Crashers. Ta gra w sumie... Tak, no, ale ona była z jajem. Koncept ten sam, tak? Tak, ale tam było trochę mniej przedmiotów, no bo tam nie było itemizacji takiej, ale też no biegasz i siekasz i można. Można. I może być lekkie, fajne, przyjemne i ładne. Oczywiście, że tak. To jest taki Castle Crashersowy klon, ale zupełnie bez zikry. Ja bym nie marnował czasu już więcej. Wiesz, ja bym mu wystawił tą czwórkę, na którą zasługuje za to, że się odpala. Ale to nie jest szkolna czwórka, tylko nasza czwórka. To jest nasza czwórka, czyli połowa... I mniej nawet niż połowa od 8,5, które dostanie dzisiaj przynajmniej jedna gra jakaś. Cholera, musi jakaś gra dostać dzisiaj 8,5. Tak, dobrze. Czwórka, to ja zrobię opis słowem czwórki. Czwórka wyszła, możecie mówić, że graliście i wam się nie podobało, ale nie kupujcie. Co? Chciałeś, jak załączyłem? Wiesz, każdy w towarzystwie mówi, grałem, ale nie podobało mi się. A to grałeś, tylko grałem, nie podobało mi się. Ty możecie powiedzieć, że nie podobało się wam i nie graliście. Naprawdę? Tak? I nie będziecie grać. I nie będziecie grać. Protest. Wylew masz. Prawie. Prawo jak bym wylew, to mówię tak... Tak by cię zostało. Nie, gram w Kinecta. Nie, pierdziele. To jest jakaś poracha dopiero. Ja nigdy nie uwierzę w tego Kinecta, muszę ci powiedzieć. Przyszedł do mnie... Wiesz co?
Rush tak, Star Wars nie. Przyszedł do mnie kolega i mówię mu, mam grę, w której są Gwiezdne Wojny. A on tak, dlaczego mówisz nie grę o Gwiezdnych Wojnach, tylko o grę, w której są Gwiezdne Wojny? A jaki wnikliwy twój kolega. Poczekaj, zaraz zobaczysz. Na dzień dobry odpaliła się polska wersja, więc już zrozumiał, dlaczego jest to gra z Gwiezdnymi Wojnami, a nie o Gwiezdnych Wojnach. I jak usłyszeliśmy C-3PO, czyli C-3PO. C-3PO. Kto to dopuścił do emisji? Jak Boga kocham. Po prostu słyszę to i tam z tym, że te gry są czerstwe, że nie wykrywa do końca tych ruchów mieczem, że no dobra, no mocą się całkiem fajnie rzuca, ale jak oni się odzywają, no to po prostu człowieka ściska, no. Ja nie mogę osobiście. Aczkolwiek z drugiej strony nie jest kompletna kupa te Gwiezdne Wojny. Chcę powiedzieć zupełnie o czym innym. Nie o Star Warsach, nie o tam różnych innych celach i tak dalej, tylko o tym, jakim zdzidy patentem jest Kinect. Otóż Kinect ma 300% lepszą wykrywalność ruchu u dorosłych niż u dzieci. Co jest pizdziejewsko sprytne, bo wiadomo, że recenzenci są dorośli i zawsze powiedzą, że się działa. A jak postawisz dziecko przed Kinectem, to się robi sodomia i gomoria przed tym. Bo Kinect ma musi być pół metra nad ziemią. Jego możliwość w ogóle wykrywania tego, co się dzieje, jak tam mały ludzik staje, to jest po prostu maszyna losowa, generująca losowo wykrywanie. I pomimo tego faktu zatrważającego, Kinect Star Wars potrafi jeszcze nie wykryć, co robi dorosły. Czyli stoisz z tym mieczem i póki grasz tak, to Kinect, to jeszcze okay. Jak się mogę. Nie, ręka ale do góry problem polega moc na tym, jeszcze działa. Że tam jeszcze musisz lawirować mocą. Przecież tam są minigierki. Tańczysz, latasz poda... O, w ogóle wbrew... Latanie było... Jak pierwszy raz odpaliłem i zrobiłem... Latanie jest jedyną dobrą rzeczą. To mi odpadło. I to jest jedyna rzecz, która działa w tej grze. Znaczy, Rebel jak skręcasz, to skręcasz, dokładnie. Rebel Assault? Ale nie przypomniał ci się Rebel Assault? Przypomniał mi się, ale że działa, na Kinectie działa. Natomiast cała reszta rzeczy, ja nie wiem, bo nie jestem specjalistą od technologii w środku, ale po prostu nie działa na Kinectie w Star Wars, rozumiesz? To jest współczesna wersja Rebel Assaulta. Oświeciło mnie, to jest dokładnie ta sama filozofia gry przecież. Że nie o tym mówię, po prostu jak z moją starą. Nie, bo ty mówisz o tym, ja rozmawiam o grach, ty rozmawiasz o technologii. A ty mówisz, że super jadł po prostu, no. Ja ci opowiadam, że coś mi ledwo uniknęło. Bo ja tutaj, wiesz, staram się wyciągnąć z tej popkultury i popkulturowość, a ty starasz się z tej popkultury wyciągnąć jeszcze mechanikę taką. Tak sprowadzasz to wszystko do takiego banału technologicznego. Ta gra jest Weź wracaj robić te swoje testy. Weź się wezmij, zobacz czy Kinect można powiesić na drzewie i się przyczynować jego szałas. Słabo skodowana, zbuduj brzydka, szałas z Kinecta. Brzydka, frame rate jej się blokuje, to chciałem prawda. Powiedzieć, dorysowują się rzeczy. To prawda. W ogóle jakimś palanciarską źle rzeczą. Źle wykrywa Kinecta, to nie prawda. Nie wykrywa Kinecta, ma potworny dubbing, jest brzydka. To jest fail po prostu na każdym poziomie. Ale mimo poziomie. Wszystko, gdybym miał czteroletniego synka, który kocha Gwiezdne Wojny. To on by go nie zobaczył, ten Kinect. Mówił, tu jest mój syn, tak jak kurwa. A ja mówił mu tak jak instalujesz drukarkę do komputera i komputer mówi, nie widzę drukarki. A ty go bierzesz za monitor i mówisz, tu jest drukarka, krytynie. Nie, a on jej nie widzi. Tak samo tu stawiasz przed Kinectem i mówisz temu dziecku, jak masz dziecko, juchu, a Kinect, ale gdzie jest jak to dziecko? Jak masz dziecko, to dasz dziecko poniżej Kinecta. Jak cię ty szukasz na suficie. I ty grasz, udając, że jesteś dzieckiem, a dziecko myśli, że te jego ruchy to czyli to dziecko jest twoim awatarem, który ma awatara na ekranie. To jest taka to jest mega incepcja. Dokładnie. Ty sterujesz ruchami dziecka, które jest dziecko, wychodzi, jestem Jedi. A ty wiesz, że to twoje było wszystko. Daj mu piąteczkę. Dobra, 5 na 10. Daj mu 5 na 10, bo zaraz będzie gra, która też jest na Kinecta i dostanie trochę więcej. Dobrze. Dawno, dawno temu, w czasach mniej więcej 90 roku 7, kiedy wychodził Wipeout 2097, w Wipeoutie 2097 były reklamy, nieważne, jednej firmy robiącej napoje energetyczne i była taka słynna, moim zdaniem, reklama subliminalna, która polegała na tym, że było logo tej znanej firmy, które się tak zamieniało w hasło Rush. Słowo Rush występuje też w tytule gry Kinect Rush. Nieprawdopodobny. Masz piękny umysł po prostu, cały czas tak dzisiaj twierdzę. Dzisiaj mam bardzo piękny umysł. Możesz go później. To jest dobra gra na Kinecta dla odmiany, pokazuje, że to urządzenie nie jest totalnym krapem. Ale jest ona dobra, dlatego że zrobili ją
Pixary. Że Pixary ją zrobili, a oni słyną z tego, że robią rzeczy dobrze. Tak, że mają quality. Rush polega na tym, że jest to gra, pierwszy raz, znaczy ona mnie się podoba dlatego, że tam jest ten mój ulubiony typ rozgrywki na Kinecta, że są mini gry różne i gdzieś się tam idzie, biegnie, trzeba się kłócać i tak dalej. Stąd też moje ręce. A nie na przykład, bo ja nie lubię takich gier na Kinecta, rzuć rzutką, nie? I jest tarcza i ty rzucasz. Ja lubię, jak się biegnie, jak się coś tam dzieje, jak się zmieniają korobrazy, wiem, że są levele poprojektowane, że się coś takie, różne historie. I to jest historia taka, że tam się po prostu, to jest taki przejazd górską kolejką, w cudzysłowie, przez bajki Pixara. Czy lądujemy generalnie odlot, w parku i nie tematycznym. Ma mocni, Ratatouille tam jest. No auta oczywiście. Auta oczywiście są, tak? I są ci wszyscy bohaterzy. Toy Story jest oczywiście. I tam się po prostu robi z tymi bohaterami, będąc z nimi albo coś tam, bo można zrobić swojego awatarka, się przejeżdża przez te wszystkie historie, które oni przeżywają, zaadaptowane do gier na Kinecta. I za każdym razem masz tam inne minigry, tak. A to na przykład, że się leci korytarzem, jako pan prawie nie ma mocy. Tak, jest fajnie i tam i zjeżdża się po daszku się zjeżdża i się lata na paralotni zrobionej z płaszczyka. I w ogóle jest super. I bardzo mi się ta gra podoba, dlatego że się dużo dzieje różnych rzeczy, że nie jest taka statyczna, jak powiedziałem, lubię. Że ten Kinect faktycznie wykrywa znacznie lepiej. Może nie ma cudów, jak to, to w amerykańskich filmach, ale widać. Zróbmy teraz w takim razie taki mały intermission. To jak to jest, że w Star Warsach, bo narzekałeś, że nie rozpoznaje małych, że małe nierozpoznawane, że wkurzone małe, że piekli się później, że rzuca tym Kinectem, że się nie chce bawić, nie je, nie śpi. Czyli tutaj jednak wykryło małe. No wykrywa, ale i tak wykrywa gorzej. Kinect generalnie wykrywa gorzej tylko małych ty ludzików. Się lepiej bawiłeś po prostu. Zresztą właściwie, umówmy się, to nie jest nic wybitnego, żeby to wykminić, nawet jak ktoś się na technologii nie zna. No po prostu jak ma wykrywać kształt, jeden jest mniejszy, a drugi jest większy, no to łatwiej coś większego zobaczyć, gdzie ma ręce i nogi. Natomiast jakby, bo na tym podglądzie widać, że on to wykrywa, tylko jakieś te ruchy takie dzieci mają mniej zborne. No ale ci powiem, że myśmy w Raszu też mieli problem, bo na przykład koledze cały czas skakało, bo próbowaliśmy grać we dwóch. A, i mu podskakiwało. Cały czas mu skakało, coś się źle skakiwało. Ja mam na przykład, nie jestem jakimś wyjątkowym fanem Kinecta, ale wszystko mamy przestawione w domu, żeby Kinect działał. No ja musiałem przemeblować całe o 90 mieszkanie. Stopni mamy całego mieszkania. Dokładnie, odwrót telewizora o 90 stopni, bo nie było miejsca przed kanapą. Tak, i na przykład pod tym względem Move jest lepszy, bo Move po prostu ma tę swoją pałeczkę i ma wszystko w nosie. Ale Move też ma problemy na małym dystansie. No. Ile tej gry damy? 7. 6,5. Dlaczego? 7? Dobra gra na Kinecta, ona mi się podoba, podoba mi się naprawdę. Fakt, że na Kinecta jest tak mało... Dosyć gier takich, rzeczy. Dosyć mam gier na Kinecta ze stabilnym tłem. Gdzie się albo tańczy, albo rzuca, albo gra w kręgle. Można chodzić całkowicie, w ogóle w trójwymiarze, normalnie chodzić, free chodzić. Chodzi się odwraca i wtedy ona się postać skręca troszeczkę, to nie jest do końca najlepsze, ale działa. No dobrze, to jest awansem 7 za to, że lubimy gry Pixara bardzo i w ogóle lubimy Pixara, ja lubię Miłosza prawie, więc niech mu będzie. 15 maja 2012 roku uznaje za jeden z najlepszych dni w historii gamingu światowego w ogóle, ponieważ tego samego dnia wyszło pierwszy temat numeru, czyli Max Payne oraz Diablo. No błagam cię, jednego dnia. No przecież zacznijmy od pierwszego. No jak tak można? No? Nie można. Nie można. Zacznijmy od pierwszego tematu numeru. Max Payne. Gra, której, żeby nie przeciągać zbytnio, ona od początku była fajna od pierwszej części. Jest to gra, którą robiono od ponad 10 lat. Podobieństwo? Tak. Jest to trzecia część. Podobieństwo? Jest dobry tytuł też przy okazji. Jest Rockstar. Mnie się bardziej podoba Max Payne niestety. Od Diablo, ale do tego jeszcze wrócimy. Tak, wrócimy przy tym, kiedy powiesz, dlaczego nie grałeś w Diablo. Dlaczego nie grałem w Diablo, bo mi się nie podobało dokładnie. Znaczy, uważałem, że lepiej pograć w Maxa Payne'a i jeszcze w coś innego. Zwłaszcza w to coś innego. Zwłaszcza w to coś innego. Natomiast Max Payne mi się podobał dlatego, że to jest kolejna z rzadkich historii dla dorosłych. Bo mam wrażenie, że historie dla dzieci lub też, jak kto woli, słabe historie, robi się łatwiej. Historia dla dzieci jest zawsze o tym samym. Wiesz co, grę dla dorosłych
zrobić jest łatwo, bo wystarczy wrzucić trochę brutalności, i seksu. Krwi, seksu. No tak, ale wiesz o co mi chodzi? Półtyłka. Chodzi mi o to, że to jest jakaś taka historia pod tym, a muszę ich wszystkich zabić, gdyż oni są źli, zrobili coś złego, a jestem dobry i nie mogę na to patrzeć. Nie, tak, tutaj w ogóle... Bezczynnie, bo wiem, że najlepiej pomogę światu, jak to. I koniec scenariusza i jazda. A gra dla dzieci, której dla mnie takim klasycznym wersją już archaicznej i prawdopodobnym Metroid Prime, to w ogóle nie ma żadnego scenariusza, tylko po prostu hej, jestem wesołym kaczorkiem i postanowiłem, że zjadę tędy i zbiorę wszystkie monety. Idziecie ze mną i wszystkie dzieci... Tak! I... Rozbawiłeś. Level one ended. Complete. Tak, dokładnie. I koniec. A gra słaby scenariusz, to jest taki właśnie, dlaczego mnie zostawiłaś? Czy wiesz, że będę musiał teraz zabijać? A tutaj jest w ogóle historia, słuchajcie. Mamy Maxa Payne'a, który jak pamiętacie tak, w pierwszej części stracił żonę i córkę, które zostały brutalnie zamordowane. Ta. Rozbił się. Potem w drugiej części też się tam zakochał. Ale w pierwszej części przecież on jedzie na painkillerach takich normalnie pakowanych. I teraz mamy gościa, który jest uzależniony od alkoholu, uzależniony od painkillerów, czyli od środków przeciwbólowych, złamany życiem, w ogóle jest, czuje się jak śmieć. On o tym cały czas mówi, bo oczywiście jest cała ta... To jest fajne, że on o tym mówi, ale jednocześnie mówi to z takim humorem, z taką autoironią. Właśnie, bo on ma taki chandlerowski humor. To jest dokładnie, chandlerowski. Świetnie, że się o tym powiedział, bo tak. Dziękuję ci. Proszę ci bardzo. No. Można zrobić absolutnie zajebistą historię noir, która nie ma nic wspólnego z takim klasycznym noir, ponieważ dzieje się we współczesnym świecie, bo jest bohater w sumie jest dosyć klasyczny. Jara szlugi i pije wódę. Znaczy, nie, to wiesz, to fajnie takie, bo on w tych podkoszulkach tam w łazience siedzi. Grudny, taki zasyfiony. Jara tam gdzieś koło szczoteczki do zębów, butelka w ogóle i tak, to wie, on siedzi właściwie taki zawieszony. To jest czad i myśli. Super to jest. No i jest fajna historia. To jest męska historia dla mężczyzn. To jest męska historia dla mężczyzn. Dokładnie. A zaraz za tym wszystkim jest jeszcze przecież gameplay, który tak, z jednej strony, naprawdę, jak się pamięta stare Maxy Payne'y, no to jest kropka w kropkę niemalże to samo. Bardzo jest to podobnie wymyślone. Z bullet time. Jest bullet time'em, ale jest znacznie mniej zręcznościowe. Tamten Max Payne to jednak był taki totalny, po prostu wpadasz, tu biegniesz, obracasz się, 10 gości wpada. A tutaj się tak nie da. Tutaj na normalu trzeba się chować, już na normalu, trzeba się chować. Jak się wychodzi, to się bardzo szybko ginie. Jest to jedna z nielicznych gier, która nie ma autoregeneracji zdrowia, w związku z czym trzeba bardzo, bardzo oszczędnie apteczkami czy painkillerami gospodarować. Bo on jest uzależniony od wszystkiego i dlatego musi się słabo regeneruje w ogóle. Słabo się. No w ogóle się nie regeneruje, bo tyle się uzależnił. Uzależnił się. W każdym razie tak, od strony mechanicznej mi się strasznie podobało, że te strzelaniny są takie bardzo realistyczne, że ta gra jest taka naturalistyczna, bym powiedział. Tak. Grafika, to, że właśnie, nie wiem, no taka prosta rzecz jak chowanie się za coverem, które w każdej grze jest zrobione tak, że masz cover, od razu jesteś przy coverze. A tutaj nie, tutaj to jest człowiek, który do tego covera przypada, chwilę mu zabiera, żeby się do tego covera przykleić. Tak. Nie ma przeskakiwania jakiegoś bezsensownego. Tak, dokładnie. Tam jest dużo takich przejść, których w innych grach nie ma. I na przykład przejście, albo też jest to, na przykład tutaj, na które zwrócimy uwagę, jak się podnosisz z tego bullet time'a, bo jak lecisz i strzelasz, co strzelasz, tak, i on się podnosi. Musi się podnieść. I dokładnie, tam jest jedna skucha, nic nie celujesz. Dlaczego? Co zwróciłem akurat przy jednej z recenzji, którą oglądałem, czytałem, zwrócono uwagę na to, co mi też przeszkadzało. W tej grze nie do końca dobrze dopracowano jednak te wszystkie ruchy. Tam brakuje takiej prostej rzeczy, że to, że się rzucisz, to żeby z tego rzucenia się móc od razu przejść w covera, tak? Żebyś mógł się doczołgać do covera. A on tymczasem wstaje, zbiera 4 strzały i dopiero wtedy się można przykleić. Ona od strony takiej właśnie produkcyjnej tam, no... Ja mam jeszcze... Yeah. Porównanie z drugą grą, którą zrecenzujemy w następnym odcinku, czyli z Ghost Reconem, który ma po prostu najlepiej zrobione poruszanie się, miękkość tego poruszania. To jest dla mnie zaskakujące, że to są takie serie, jak na przykład Ghost Recon, że się gram z trudem, a nagle wychodzi jeden odcinek, który jest rewelacyjny. Ale akurat Max Payne, wszystkie były bardzo fajne. Generalnie podobały. Chociaż pierwsza, a trzecia uważam za najfajniejsze. Pierwsza, bo to było zaskoczenie, a trzecia naprawdę jedna z nielicznych męskich, dojrzałych historii, fajnie opowiedzianych do fajnie zabawy. Fajnie zrobionych, z fajną świetną grafiką. No, można sobie siedzieć, nalać sobie, co tam kto lubi wieczorem
i sobie siedzieć, tak grać, tak kontemplować no, życie. No. To jest tak, ja wam powiem tak, że tak podsumowując. Tak, podsumowując, po pierwsze, to w ogóle jest fresher, więc jak chcecie się dowiedzieć więcej o Maxie i go zobaczyć, to zapraszamy. Dla mnie z Maxem Payne'em jest mniej więcej tak, jak było dla mnie z Uncharted 2. Znaczy Uncharted 2 to było takie idealne przeniesienie filmu akcji w stylu Indiana Jonesa czy czegoś na ekran telewizora, ale w sensie gry wideo, na konsolę. A to jest to samo, tylko zrobione z filmem akcji, takim kryminałem, no filmem noir takim. Tak, kryminałem tak. Noir. To jest po prostu idealnie zrobiona gra filmowa, tak zwany cinematic experience. Nie ma tego za bardzo, muszę jak przenieść na polski, bo kinowe odczucia to nie do końca. Kinowe odczucia, tak. Kinowe odczucia, ona ma kinowe odczucia. Ile dajmy jej za to kinowe odczucia? Ja jej daję 9 ode mnie, ponieważ się naprawdę nie strasznie zajerałem, siedzę i patrzę w nią. Ja też jej daję 9. Jeszcze tego ma multiplayera, który jest jaki jest. No, niektórzy twierdzą, że jest nawet lepszy od singla, mi się szczerze mówiąc single bardziej podobał. Nie jest najgorszy. Ale ja, ponieważ zwykle jestem wielkim promotorem dobrych historii w grach, książkach, filmach tak, i tak dalej, ja dobrze zrobionych, to uważam, że ta jest zrobiona dobrze. 9 to jest letko. To jest naprawdę to jest dla mnie nie do opuszczenia gry w tym roku. Kawał fajnej gry. O. Tadeusz, może ja zacznę, zanim zaczniesz się wcierać we wszystko, co istnieje, pozostawiając mały promil na niezadowolenie. Mogę? Dziękuję. Co jest fajnego w grze, którą się przechodzi w kółko tak samo, tylko po to, żeby dostać lepsze przedmioty? O właśnie, odpowiedziałeś sobie na pytanie. Powiedz to jeszcze raz. Ostatnie dwa słowa. I ostatnie dwa słowa. Lepsze przedmioty. Jeszcze raz. Lepsze przedmioty. Ale jakie? Nie ma tam takiego placu głównego, że można zabajerować. I jakie? Lepsze przedmioty. Co? I gra przedmioty. Się w kółko to samo. Lepsze przedmioty. I ona jest krótka, a na potem jest jakoś ultra długa. Jest właściwie zręcznościówką, a jakiś jej tam walor strategiczny jest jakiś średni. Nie. Walor strategiczny nie jest średni. No to czekaj, ja teraz jestem w pewnym sensie swoim głosem, ale głosem narodu jesteś, też. Jestem takiego, który nie kupił Diablo. Nie jesteś awokatus diaboli. To ja jestem awokatus diaboli w tym przypadku. Jestem jesteś awokatus populi. Natankus. Awokatus natankus. Tak. No właśnie. Dobrze. Więc co takiego jest, bo wiesz co, no ja rozumiem, że się można tym wcierać, blendzować i tak dalej, ale zresztą już pisałem na blogu, to nie jest to samo, słuchaj, co 12 lat temu, bo rynek jest inny i wszyscy nie czekają na tego... Torchlight 2, czekają. Nie, tam nie na jakieś czekają. Takie historie. Teraz nikt nie czeka na Torchlight 2, bo wyszło Diablo 3. Ta gra jest wymyślona po prostu bajerancko. Tam jest studnia rzeczy, w których możesz sobie grzebać, gmerać. Nie ma tego tyle może, co w Warcraftie, bo Warcraft jest MMO, wiadomo. Ale bo MMO jest długi i jest jego piąta część. I oni ciągle pokowują, więc nie ma problemu. Tutaj masz tego oczywiście zdecydowanie mniej, ale to jest taki właśnie... Wszystko to, co cię jara w tego typu grach, czyli zbieranie przedmiotów, lepsze przedmioty. Nie ma w ogóle co do tego złudzeń, że główną motywacją dla człowieka grającego w Diabla wszelkie możliwe jest to, że liczy, że w końcu mu wypadnie ten wymarzony przedmiot do setu, którego szuka od, nie wiem, pół roku, tak? I tutaj to jest zrobione po prostu perfekcyjnie. Ta gra jest prosta jak schemat cepa. Tam nie ma absolutnie, że tak jak powiedziałeś, idziesz po prostu po sznurku, nie ma żadnych side questów, jakieś tam minimalne w stylu, tam nie wiem, znajdź gościa gdzieś tam i to tam z dwa... czy trzy razy przez całą grę. Ona jest autoplagiatem jeszcze do tego wszystkiego, bo tak naprawdę to są te same miejscówki, po prostu prawie takie same, są te miejscówki wyjęte. Postacie są splagiatowane, nic nowego. No ale wiesz, to też nie zwala... Ale nie było tego. Nie zwala się zwycięskiego konia. No więc właśnie, no nie... Tam grasz po to, żeby mieć... Ciuszki. Lepsze. Ciuszki. Lepsze... Przedmioty. Przedmioty. I po to, żeby pękały potworki. I to jest po prostu cała motywacja moja, przynajmniej do grania w Diablo 3. Okazuje się, że jest zupełnie wystarczająca. Jak była ta gra fajna, tak jest. Natomiast nie ukrywam, że twoje słowa krytycyzmu są w pewien sposób usprawiedliwione, ponieważ uważam, że można było mimo wszystko i Blizzard po raz kolejny udowodnił, że jest mistrzem w odcinaniu kuponów. A tam będzie taki patent... Powiedz mi, czy ty coś o tym wiesz, że się będzie sprzedawało za prawdziwe pieniądze rzeczy? Jeszcze to nie ruszyło na starcie, podobnie zresztą jak i PvP, które też nie ruszyło na starcie. To też są dla mnie rzeczy, które są absolutnie niezrozumiałe, jak po 12 latach. Serwery nie ruszyły na starcie, umówmy się. Jak... Nie, to akurat nie. Ruszyły i to w ogóle narzekanie na to, że launch był słaby, to jest bzdura, launch był bardzo dobry. Mi się ta gra strasznie podoba, bo mi brakowało dobrego hack and slasha. Tak? Torchlight mnie zupełnie nie ruszył, Titan's Quest to było 1000 lat temu i już mi się nie chce i też był jeszcze tam swoje wady. Natomiast teraz dostałem tego hack and slasha, którego miałem kiedyś, który mnie jarał.
Skończyłem go już dwa razy, już Nightmare zaorany, robię następną postać. Nie ma tam. No to jest, fajne, zawsze już na początku się możecie często sobie zobaczyć mojego monka w Fresherze. Naprawdę, że masz monka we Fresherze? Mam fresh monka. Fresh monk. Fresh monk of Bel Air. I tyle można o Diablo powiedzieć, czyli tak. Lepsza grafika niż była, ale nie powalająca. Filozofia w 100% ta sama. Lepsze przedmioty. I do tego genialny system skillowania postaci, który tak naprawdę czyni tę grę tak fajną, jak ona jest. Teraz koniec. 9 na 10, oglądajcie Freshera, bo tam jest o niej więcej. Deusz. Ja już muszę iść. Bo się wylogowałeś. Musiałeś się wylogować na program. Ja już od There is no real life. Ja już od godziny nie kierowałem monsteru. Only AFK. Tak. Tadeusz, jak powiedziesz? A tłumaczyłem ostatnio komuś, co to znaczy IRL. No, bo w kontekście, w kontekście Diablo, tak. Dolek, no właśnie, takie jest Selawic. Ale już szuka dziewczyny, także wysyłajcie aplikację. Nie szukam, mam Diablo. Do zobaczenia następnym razem. Pa.